Stara Kopalnia to największy obiekt turystyki poprzemysłowej w Polsce, w kraju. I także uczestnik całego projektu pod nazwą Europejska Stolica Kultury 2016. Wystąpiliśmy z propozycją, by właśnie Stara Kopalnia w Wałbrzychu była rezydencją sztuki. W ślad za tym zapytaniem i przyjęciem tej naszej oferty jesteśmy tutaj dzisiaj we Wrocławiu. Prezentujemy swoje możliwości, tylko jedną malutką część, bo oczywiście Starej Kopalni nie mogliśmy przejść w całości tutaj do Wrocławia, więc zabraliśmy naszego przewodnika, naszych pracowników z Centrum Ceramiki Unikatowej, czyli prowadzimy warsztaty, prowadzimy opowieść o Starej Kopalni i przywieźliśmy również trochę złota z tego słynnego złotego pociągu. Dzisiaj tutaj będziemy prowadzić warsztaty z ceramiki unikatowej z dziećmi. Będą sobie lepić różne jakieś elementy, które będą związane z kopalnią, czyli na przykład wagoniki, albo jakiegoś górnika, albo czapkę czako. Dowiedzą się przy okazji, co to znaczy, co to są za elementy, z czym są związane. Czyli coś takiego, co będzie im pokazywało, co jest związane z kopalnią. Stara Kopalnia to obiekt daleko wykraczający poza możliwości Dolnego Śląska, Wałbrzycha. To obiekt na skalę europejską i światową. I taki też jest profil naszego działania. Staramy się organizować przede wszystkim wystawy międzynarodowe. Również obsługujemy gości także z zagranicy. Oczywiście mamy całą ofertę skierowaną dla naszych gości z regionu, z Polski, ale wiemy, że to także jest bardzo ciekawy obiekt dla turystów z zagranicy i dla nich też staramy się pokazywać, a Europejska Stolica Kultury nam to także umożliwi. Przy okazji całej historii związanej z Złotym Pociągiem to zainteresowanie ogólnoświatowe bardzo mocno wzrosło, bo także staramy się o to, by jeśli faktycznie znajdzie się Złoty Pociąg, znalazł się również u nas i był eksponowany właśnie w Starej Kopalni. Przepracowałem 25 lat pod ziemią, byłem ratownikiem górniczym, a w tej chwili, będąc już na emeryturze, mam przyjemność oprowadzać turystów po naszym wyjątkowym obiekcie w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia. Zapraszamy serdecznie mieszkańców Wrocławia do odwiedzenia naszych przybytków. Mamy przepiękną trasę turystyczną, chodzimy po obiektach, zwiedzamy ponad 100-letnie maszyny wyciągowe, schodzimy do starej sztolni. Mamy trasę podziemną. Kto wie, może i tam też część tego złotego pociągu u nas gdzieś się znajduje. Wszystko jest możliwe. Wałbrzych jest cały pokryty tajemnicami.